Gminy, witam Radę Gminy, witam Panią Wójt, witam zaproszonych gości, witam Pana Starostę, witam Panią Radną Rady Powiatu, witam Panią Sekretarz, witam Panią Skarbnik, witam Panie i Panów Sołtysów. Stwierdzenie kworum. Bączek Waldemar. Jestem. Pałda Tadeusz. Jestem. Fortuna Jan. Jestem. Karbasz Grażyna. Jestem. Brenda Stanisław. Jestem. Krawiec Katarzyna. Jestem. Kwiecień Zbigniew. Jestem. Łudzik Marcin. Jestem. Makuł Dariusz. Jestem. Nowacka Anna. Jestem. Piotrowska Wiesława. Jestem. Piotrowski Kazimierz. Jestem. Śmiałek Dariusz. Warszawa Kazimierz, jestem. Więckowski Tomasz. Stwierdzam, że w obradach bierze udział 15 radnych. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podnieść ręki. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci. Informacja wójta z działalności międzysesyjnej. Proszę bardzo, panią wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Pani Starosto, Pani Radna, Panie i Panowie Sołtysi. Co prawda ostatnia sesja miała miejsce 9 grudnia, więc tych informacji nie będzie wiele, ale postaram się je również w sposób zwarty przedstawić. Drodzy Państwo, przedmiotem dzisiejszej sesji będą między innymi ostatnie zmiany w budżecie gminy Czarnocin na rok 2021. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej podejmiemy również uchwały dotyczące budżetu na rok 2022. Drodzy Państwo, 14 grudnia spotkałyśmy się z panią profesor oraz panem projektantem, którzy będą projektować teren wokół grodziska w Stradowie w ramach wniosku, który będziemy składać w drugim naborze z programu inwestycji strategicznych. 15 grudnia spotkaliśmy się z naszymi seniorami, aby krótko podsumować rok i złożyć życzenia świąteczno-noworoczne. Spotkaliśmy się również 16 grudnia z panem nadleśniczym w Malżycach, aby ustalić wspólnie sposób odprowadzenia nadmiaru wody ze skrzyżowania koło lasu. 16 grudnia miało również miejsce bardzo ważne wydarzenie. Było to odbiór mostu w Kolosach. Proszę Państwa, na tę inwestycję mieszkańcy czekali kilkanaście lat. Jak teraz wygląda most? Mogą Państwo zobaczyć, są wydrukowane artykuł, który będzie w Echu Dnia jutro, dotyczący takiego sprawozdania miesięcznego w gminie Czarnocin. Jest na stoliku przy wejściu. Proszę uprzejmie, zobaczą Państwo między innymi zdjęcie aktualne tego mostu. Szanowni Państwo, cieszę się, że tę inwestycję bardzo trudną udało nam się zrealizować. Otrzymaliśmy też protokół komisji pana wojewody
ostatni protokół z szacowania szkód w infrastrukturze drogowej. Mamy zakwalifikowanych 7 odcinków dróg gminnych. Ja Państwu przedstawię, jakie to są drogi. Również to są 4 odcinki w Czarnocinie, 3, przepraszam, odcinki dróg w Czarnocinie, 3 odcinki dróg w Stradowie i 1 odcinek drogi gminnej w Korycie. Tak wygląda. Jeśli szczegóły będą Państwo chcieli, to przedstawię je później w sprawach różnych. Szanowni Państwo, protokół ma ważność 2 lata, a więc możliwość realizacji tych inwestycji to 2022 i 2023 rok. 21 grudnia na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim otrzymałam od Pana Wojewody nagrodę w wysokości 500 000 zł. To jest nagroda za drugie miejsce w powiecie w konkursie Rosnąca Odporność. Pieniądze już otrzymaliśmy, przeznaczone będą na szeroko powiedziane, proszę Państwa, działania w walce z COVID-em. Jak dokładnie będziemy mogli te pieniądze zagospodarować, musimy jeszcze sprawdzić, dopytać, żeby przeznaczyć je jak najbardziej rozsądnie, ale też zgodnie z możliwościami. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o szczepienia, gmina Czarnocin od wielu miesięcy przoduje. Aktualnie poziom w pełni zaszczepionych mieszkańców to jest 54,9%. Niemniej jednak mówiłam Państwu, że ten konkurs dotyczył wzrostu szczepień w przedziale czasowym od sierpnia do końca października, a więc mamy drugie miejsce i taka kwota została nam przekazana. Spotkaliśmy się również z przedstawicielem PGE. Ostatecznie weryfikujemy nasze rozbieżności co do ilości lamp oświetlenia ulicznego, bo są takie rozbieżności między inwentaryzacją wykonaną przez pracowników PGE a naszych pracowników, ale te ustalenia ostatnie wskazują, że już niebawem zostanie to dokładnie uwzględnione, nasza inwentaryzacja i będziemy mogli podpisać umowę. Proszę Państwa, po świętach otrzymałam informację od pani dyrektor szkoły w Sokolinie, że zepsuł się użytkowany przez nich już kilkanaście lat piec centralnego ogrzewania. To nie jest planowany wydatek rzędu 100 000 zł. Na dziś w jakiś sposób pracownikom udało się znaleźć czasowy ratunek dla tego pieca, ale nowy piec został już zamówiony i no pierwsze przedsięwzięcie po nowym roku to będzie zakup i wstawienie tego pieca, bo to jest sprawa pilna. Proszę Państwa, ostatnie dni roku, dzisiaj 30 grudnia, dobiegają końca prace takie końcowe, wykończeniowe przy wszystkich inwestycjach, nie wszystkich, które realizowaliśmy, ale tych ostatnio realizowanych, odbiory i oczywiście również przekazywanie środków. Ale to, co najważniejsze i chciałabym podkreślić, to fakt, że te wszystkie środki, które otrzymaliśmy w ramach zarządzania kryzysowego, to jest ponad 3,5 miliona, w pełni wykorzystaliśmy. I to uważam, Szanowni Państwo, za wielki sukces gminy, bo pieniądze otrzymaliśmy naprawdę bardzo późno i tylko nasza ogromna praca, odpowiedzialność i pilnowanie wszystkiego każdego dnia pozwoliły na to, że tych 10 inwestycji drogowych udało się zrealizować. Może później w podsumowaniu roku powiem troszeczkę więcej na ten temat.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o ten czas między sesjami, chcę jeszcze powiedzieć, że przygotowane zostały przez Gminną Komisję do spraw rozwiązywania alkoholizmu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, paczki dla wszystkich dzieci ze szkół i przedszkoli. To jest około 370. Wcześniej przygotowaliśmy 31 paczek dla wychowanków placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej. Więc to też składa się na naszą działalność, zwłaszcza na koniec roku, kiedy jest okres świąteczny. Tyle, jeśli chodzi o realizację zadań w okresie międzysesyjnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani wójt. Punkt czwarty, przyjęcie uchwał. Uchwała numer 1. Proszę bardzo, panią skarbnik. Jest uchwała Rady Gminy w Czarnocinie w sprawie przyjęcia zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 do 2037. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Czarnocin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2037, jak w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, jak w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały. I punkt trzeci. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, jak w załączniku numer 3 do niniejszej uchwały. Dochody ogółem 31 532 558 zł 84 grosze, w tym dochody bieżące 20 123 379 złotych 25 groszy, dochody majątkowe 11 409 409 179 złotych 59 groszy. Wydatki ogółem 32 582 526 zł 44 grosze, w tym wydatki bieżące 19 940 748 złotych 85 groszy, wydatki majątkowe 12 641 777 złotych i 59 groszy. Wynik budżetu jest deficytowy i wynosi on 1 049 967 złotych i 60 groszy. Przychody i rozchody zostają na takim samym poziomie. I zmiany, jakie zaszły, są to zmiany odnośnie korekt dochodów i wydatków bieżących. I proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję, pani skarbnik. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem uchwały? Bączek Waldemar. Hołda Tadeusz. Fortuna Jan. Jestem za. Garbarz Grażyna. Jestem za. Grenda Stanisław. Jestem za. Krawiec Katarzyna. Kwiecień Zbigniew. Łudzik Marcin. Makuch Dariusz. Nowacka Anna. Piotrowska Wiesława. Piotrowski Kazimierz. Śmiałek Dariusz. Warszawa Kazimierz, jestem za. Więckowski Tomasz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała numer 2. Proszę bardzo, panią skarbnik. Uchwała Rady Gminy w Czarnocinie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarnocin na 2021 rok. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 27/170/2020 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarnocin na 2021 rok. Punkt pierwszy. Zmienia się plan dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Zmienia się plan wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Oraz punkt trzeci, załącznik numer 3, limity wydatków na zadania wieloletnie otrzymuje brzmienie jak w załączniku numer 3 do niniejszej uchwały.
Dochody ogółem 31 532 558 złotych 84 grosze. Wydatki 32 582 526 złotych 44 grosze. Wynik budżetu jest deficytowy i wynosi on 1 049 967 złotych 60 groszy. Zmiany są to korekty wydatków bieżących oraz dochodów o kwotę 29 tysięcy złotych. I proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem uchwały? Bączek Waldemar, Hołda Tadeusz, Fortuna Jan, Garbarz Grażyna, Grenda Stanisław, Krawiec Katarzyna, Świecin Zbigniew, Udzik Marcin, Makuch Dariusz, Nowacka Anna, Piotrowska Wiesława, Piotrowski Kazimierz, Śmiałek Dariusz, Warszawa Kazimierz, jestem za, Więckowski Tomasz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała numer 3. Proszę bardzo, panie skarbnik. Uchwała Rady Gminy w Czarnocinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2037. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Czarnocin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Czarnocin na lata 2022-2037, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2037, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy do punkt pierwszy. Zaciągania zobowiązań związanych na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2. Punkt drugi. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt trzeci. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie pierwszym i drugim. Punkt czwarty. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia nie powodujących zmian w wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięcia konkursów, o których mowa w artykule 38 ustęp 1 punkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 27 łamane na 169 łamane na 2020 z 23 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2037 z późniejszymi zmianami. Dochody ogółem 21 282 010 złotych 59 groszy, w tym dochody bieżące 15 207 051 zł, dochody majątkowe 6 074 959 zł i 59 groszy. Wydatki ogółem 24 153 659 zł 59 groszy, w tym wydatki bieżące 15 175 827 zł, wydatki majątkowe 8 977 832 zł i 59 groszy. Wynik budżetu jest deficytowy i wynosi on 2 871 649 zł. Przychody budżetu jest to kwota 3 071 640
9 zł. Rozchody budżetu kwota 200 tysięcy. Załącznik numer 2. Są to wykaz planowanych przedsięwzięć. Jest to dokończenie zadania zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie powiatu kazimierskiego i powiatu buskiego, ścieżki rowerowe. Jest to kwota 30 tysięcy złotych. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 770 40 tysięcy. Przebudowa dróg na terenie gminy Czarnocin kwota 5 345 tysięcy złotych. Inwestycje w zakresie kanalizacji na terenie gminy Czarnocin 2 316 873 złote. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnocin 375 829 złotych 69 groszy oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową drogi w przysiółku Budziszowice w miejscowości Malżyce kwota 770 129 złotych i 90 groszy. I proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Czy są pytania? Proszę bardzo. Deficyt wziął się stąd, ponieważ tą subwencję w zakresie kanalizacji pieniądze dostaliśmy w tym roku. I w tym roku te pieniądze są ujęte zarówno po dochodach, jak i wydatkach. Jednak na drugi rok ta kwota, te 2 miliony, ona będzie ujęta w wolnych środkach, czyli po dochodach już jej nie możemy ująć, ale będzie ona po wydatkach. I dlatego wyszedł taki duży deficyt. Tak, pieniądze są na koncie, one wpłynęły na początku grudnia. Proszę bardzo, są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem uchwały? Bączek Waldemar, Hołda Tadeusz, Fortuna Jan, Karwarz Grażyna, Grenda Stanisław, Krawiec Katarzyna, Kwiecień Zbigniew, Udzik Marcin, Makłów Dariusz, Nowacka Anna, Piotrowska Wiesława, Piotrowski Kazimierz, Śmiałek Dariusz, Warszawa Kazimierz, jestem za, Więckowski Tomasz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała numer 4. Proszę bardzo, panie skarbnik. Uchwała Rady Gminy w Czarnocinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarnocin na 2022 rok. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 21 282 010 zł 59 groszy, w tym dochody bieżące 15 207 051 zł, dochody majątkowe 6 74 959 zł i 59 groszy zgodnie z załącznikiem numer 1. Paragraf drugi. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 24 153 659 złotych 59 groszy, w tym wydatki bieżące 15 175 827 złotych, wydatki majątkowe 8 977 832 złotych i 59 groszy, zgodnie z załącznikiem numer 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem numer 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 871 649 zł. Deficyt ten zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w budżecie w wysokości 3 071 649 zł.
łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 200 tysięcy złotych, jak w załączniku numer 4. Paragraf 5. W budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości 25 tysięcy złotych oraz rezerwę celową w wysokości 40 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Paragraf 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem numer 5. Paragraf 7. Ustala się dochody w kwocie 50 644 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w tej samej kwocie. Punkt 2. Ustala się dochody w kwocie 670 900 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 670 900 zł. Punkt 3. Ustala się dochody w kwocie 8 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 8 000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska. Paragraf 8. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych. Dochody 55 000 zł, wydatki 55 000 zł zgodnie z załącznikiem numer 6. Paragraf 9. Ustala się dotacje podmiotowe zgodne z załącznikiem numer 7, dotacje celowe zgodnie z załącznikiem numer 8. Paragraf 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem numer 9. Paragraf 11. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z załącznikiem numer 10. Paragraf 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona, papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny. Punkt 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 500 tysięcy złotych. Paragraf 13. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2022 roku do kwoty 300 tysięcy złotych. I załączniki są one zgodne z załącznikami wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej. I proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję pani skarbnik. Czy są pytania? Nie mieliśmy możliwości wypowiedzenia się przed uchwaleniem budżetu na komisji, więc pozwolę sobie parę zdań powiedzieć. Nie zamierzam tutaj burzyć tego budżetu, bo to nie jest takie proste zrobić drugi budżet. Ale powiem tak, że funkcjonowanie naszej gminy oceniamy dobrze, czy też bardzo dobrze. Tak też oceniamy panią wójt jako i wójta gminy, i koordynatora zespołu, którym kieruje. Ale nawet najlepszy koordynator nie byłby w stanie bardzo dobrze funkcjonować bez dobrze funkcjonującego zespołu. Zrobione jest w naszej gminie bardzo dużo i jest duże, na pewno duże zadowolenie mieszkańców. Chciałbym, żeby za tym również szło w miarę godne, czy też porównywalne wynagrodzenie pracowników naszego urzędu, żeby jeżeli w gminie dzieje się dobrze, żeby i oni odczuwali też to, że tak powiem, w swojej kieszeni. Ja nie będę tutaj mówił o wzroście cen, wzroście deficytu, bo my to wszystko znamy. Także, a ci najlepiej wiedzą, co poszło w górę, co są zainteresowani na przykład wzrostem, o ile, nie procent, tylko o ile kilkaset procent poszły ceny nawozów, najlepiej wiedzą rolnicy, ale to nie będziemy na ten temat mówić. Ja analizowałem ten budżet tak z grubsza i zauważyłem znaczną
znaczny wzrost funduszu wynagrodzeń w dziale 750, bo tam jest aż około blisko 600 tysięcy. Nie widzę natomiast paragrafu na wynagrodzenie, paragrafu 4010 w dziale 400, ale może są poprzesuwani pracownicy, nie jest to istotne i nie jest to rola Rady. Ale musimy też wziąć pod uwagę, że od stycznia idzie w górę wynagrodzenie minimalne pracowników i to, że oni dostaną podwyżkę na minimum, no to nie jest żadna podwyżka, bo to im się należy z racji przepisów i to muszą dostać. Dlatego ja mam taką prośbę do pani wójt, bo to jest w gestii pani wójt, rada nie może wchodzić w kompetencje płacowe poszczególnych pracowników. Jeżeli pani wójt, może pani przeanalizowała, jeżeli nie, to prośba, aby przeanalizować te wynagrodzenia i jeżeli odczuje pani, że potrzeba wzrostu funduszu płac, to byłaby prośba do Rady Gminy, aby ten fundusz zwiększyć. Ale nie jest to możliwe w tym budżecie, bo mamy wyznaczone zadania i te zadania wszyscy zaakceptowaliśmy i żadnego nie zamierzamy wycofywać, więc byłoby to nierealne. Ale jeżeli byłaby potrzeba, to może w przyszłości postawmy sobie jako jedno z zadań wzrost wynagrodzeń pracowników do porównywalnych w sąsiednich gminach, żeby nie były one niższe. No właściwie to tyle, bo ja powiem tak, że ja czułbym taki niesmak, jeżeli my, Rada, mamy wzrost ryczałtów, odczuwalny wzrost ryczałtu o około 40%, a jeżeli ci pracownicy nie mieliby albo minimalny, a ten minimalny to wynosi 148 zł, bo tam jest 2800 na 3,10 ta minimalna płaca, no to troszeczkę wydaje mi się trochę takie krzywdzące. Tak, żebym prosił panią wójt, żeby to przeanalizować, a radę, jeżeli pani stwierdzi, że należałoby zwiększyć fundusz na wynagrodzenie pracowników, żeby rada to w przyszłości zaakceptowała. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo. Jeżeli nie ma pytań, kto jest za przyjęciem uchwały? Bączek Waldemar, Hołda Tadeusz, Fortuna Jan, Garbarz Grażyna, Grenda Stanisław, Krawiec Katarzyna, Kwiecień Zbigniew, Łudzik Marcin, Makuł Dariusz, Nowacka Anna, Piotrowska Wiesława, Piotrowski Kazimierz, Śmiałek Dariusz, Warszawa Kazimierz Zemza, Więckowski Tomasz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję pani skarbnik. Uchwała numer 5. Proszę bardzo panią Kasię. Uchwała Rady Gminy w Czarnocinie w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody świętokrzyskiego o zniesienie urzędowych nazw Przysiłka i części miejscowości położonych na terenie gminy Czarnocin. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się wystąpić do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody świętokrzyskiego z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw Przysiółka i części miejscowości położonych na terenie gminy Czarnocin. Pierwsze, jest to część wsi Cieszkowy Mieczysławówka, Przysiółek wsi Krzyż Mieczysławówka oraz część wsi Sfoszowice Parcelacja. Paragraf drugi. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czarnocin. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
I teraz treść załącznika do uchwały. Jest to wniosek o zniesienie urzędowych nazw Przysiółka i części miejscowości położonych na terenie gminy Czarnocin, kierowany do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody świętokrzyskiego. Rada Gminy w Czarnocinie na podstawie artykułu 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych zwraca się o zniesienie urzędowych nazw Przysiółka i części wsi położonych na terenie gminy Czarnocin. Jako uzasadnienie należy tutaj przytoczyć artykuł 8 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, który mówi, że urzędowa nazwa miejscowości ustalana jest zmieniana lub znoszona na wniosek Rady Gminy, na której obszarze położona jest miejscowość. Rada Gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem właściwego wojewody. Do wniosku kierowanego do ministra dołącza się również opinię starosty powiatu, na którego terenie położona jest miejscowość bądź obiekt fizjograficzny, jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami. Dążąc do uregulowania spraw związanych z nazewnictwem na terenie gminy Czarnocin, dokonano analizy zgodności nazewnictwa wsi Cieszkowy, Krzyż i Swoszowice, biorąc pod uwagę wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części. Według wykazu na terenie gminy Czarnocin we wsi Cieszkowy występuje nazwa części wsi Mieczysławówka, we wsi Krzyż występuje nazwa Przysiółka Mieczysławówka, a we wsi Swoszowice występuje nazwa części wsi Parcelacja. Tymczasem faktycznie w miejscowościach Cieszkowy, Krzyż i Swoszowice, które są położone na terenie gminy Czarnocin, brak jest wyżej wymienionych części wsi i Przysiółka. Rada Gminy w Czarnocinie, przystępując do procedury zniesienia urzędowych nazw, nie przeprowadziła konsultacji z mieszkańcami, ponieważ Mieczysławówka, czyli część wsi Cieszkowy, Mieczysławówka, Przysiółek wsi Krzyż oraz Parcelacja, część wsi Swoszowice, jako fizycznie nieistniejące mieszkańców nie posiadają. Zgodnie z artykułem 8 ustęp 4 punkt 4 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, wójt gminy Czarnocin zwrócił się do starosty Kazimierskiego o wyrażenie opinii co do zniesienia nazw dla części wsi Cieszkowy Mieczysławówka, Przysiółka wsi Krzyż Mieczysławówka oraz części wsi Swoszowice Parcelacja. Starosta Kazimierski w terminie 30 dni od otrzymania pisma nie wyraził opinii w przedmiotowej sprawie, w związku z czym zgodnie z artykułem 8 ust. 5 punkt 2 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony. Jeżeli chodzi o koszty proponowanej zmiany, mając na względzie artykuł 8 ust. 4 punkt 6 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, należy zaznaczyć, że zniesienie nazwy dla części wsi Cieszkowy Mieczysławówka, Przysiółka wsi Krzyż Mieczysławówka oraz części wsi Swoszowice Parcelacja nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Wobec powyższego konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie właśnie wystąpienia z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody świętokrzyskiego o zniesienie nazw dla Przysiółka i części miejscowości położonych na terenie gminy Czarnocin. Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy w Czarnocinie wnosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku i zniesienie urzędowych nazw części wsi Cieszkowy Mieczysławówka, Przysiółka wsi Krzyż Mieczysławówka oraz części wsi Swoszowice Parcelacja, które położone są na terenie gminy Czarnocin. Proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Czy są pytania? Mam pytanie, to chodzi o zniesienie tych przysiłków, tak? Tak. Pani ministrze. Tak. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma pytań, kto jest za przyjęciem uchwały? Bączek Waldemar? Hołda Tadeusz? Fortuna Jan? Garbarz Grażyna, Grenda Stanisław, Krawiec Katarzyna, Kwiecień Zbigniew, Udzik Marcin, Makuł Dariusz, Nowacka Anna, Piotrowska Wiesława, Piotrowski Kazimierz, Śmiałek Dariusz, Warszawa Kazimierz, jestem za, Więckowski Tomasz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję Pani Kasiu. Dziękuję.
Proszę bardzo, panie wójt. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście, szanowni państwo. Może po kolei. W pierwszej kolejności odniosę się do pytania i uwag pana radnego Fortuny. Jeżeli chodzi o budżet, projekt budżetu był na komisjach przedyskutowany, panie radny, zanim poszedł on do oceny do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na przełomie października i listopada projekt był szeroko przedyskutowany, również w komisjach. Potem został przesłany. W związku z tym nad projektem budżetu na 2022 rok pan przewodniczący nie widział potrzeby w tej chwili dyskutowania, dlatego że został on przyjęty i przygotowany, dzisiejsza uchwała, w kształcie niezmienionym, jak zostało to ocenione i przedstawione państwu na komisjach. A więc coś takiego nie miało miejsca. Projekt jest znany. Być może pan radny nie był wtedy obecny. Szanowni państwo, drugie pytanie, bądź też uwaga czy prośba pana radnego. W ślad za podwyżkami płac dla samorządowców, dla radnych, diet również, ryczałtów dla sołtysów, w grudniu już podjęłam decyzję o podwyżce płac dla pracowników Urzędu Gminy. Już w grudniu wszyscy pracownicy Urzędu Gminy otrzymali pensje podwyższone. Są to podwyżki naprawdę znaczące, a ja zapewniam pana, panie radny, że obecnie w gminie Czarnocin pracownicy zarabiają naprawdę bardzo dobrze i godnie. Problemu więc tego w przyszłym roku nie będzie. Mam poczucie, proszę państwa, tego, w jaki sposób pracujemy, i podwyżki otrzymali wszyscy pracownicy już w miesiącu grudniu. Nie są to podwyżki na poziomie minimalnym, są to podwyżki naprawdę znaczące. Takich podwyżek w Urzędzie Gminy nie było jeszcze nigdy. Szanowni państwo, pozwólcie, że teraz jeszcze odniosę się do podsumowania roku. Drodzy państwo, chciałabym wyrazić swoją opinię i swoje odczucia na temat tego, w jaki sposób cały rok pracowaliśmy, jak funkcjonowaliśmy. Myślę, że rok 2021 był wyjątkowy. Przede wszystkim myślę, że dla nas wszystkich to tym hamulcem oraz najważniejszym problemem, sprawą, którą przeżywaliśmy, była pandemia. Mówi o niej cały świat. Dzieje się dużo złego. Odchodzą ludzie, wszyscy się boimy, ale ona nie pozostała również bez wpływu na nas wszystkich, również na terenie naszej gminy. Proszę państwa, co chwilę żegnamy kogoś bliskiego, członka rodziny, a przynajmniej znajomego, i są to naprawdę bolesne przeżycia. I te przeżycia zapewne zdominowały nasze funkcjonowanie w rodzinach, w naszych lokalnych społecznościach i nasze życie. W naszej gminie dodatkowo rok był wyjątkowy, gdyż czterokrotnie dotknęły nas zdarzenia o charakterze klęskowym. Przypomnę 24 czerwca, 11 lipca, 9-10 sierpnia i 31 sierpnia deszcze nawalne, które spowodowały bardzo poważne uszkodzenia. Szanowni państwo, w wyniku tych zdarzeń uszkodzonych zostało 45 budynków gospodarczych, 9 budynków mieszkalnych,
276 gospodarstw poniosło szkody w uprawach. Tyle było zgłoszeń. Rok upłynął nam pod względem zagrożeń, obaw, nieszczęść ludzkich, tragicznych przeżyć, zniszczeń, protokołów, szacowania. Tak wyglądał cały nasz rok. Niezwykle trudny. Proszę Państwa, powiem w ten sposób. Jeśli chodzi o gospodarstwa, gdzie były szkody w budynkach mieszkalnych, ci mieszkańcy otrzymali pomoc finansową. To wszystko już dawno zostało załatwione. Jeśli chodzi o inne szkody, w tym uprawy, otrzymaliśmy już wszystkie protokoły, to wszystko zostało w gminie bardzo sprawnie załatwione, ale po niedzieli chcę powiedzieć, że będziemy po nowym roku zaraz już te protokoły wydawać poszczególnym właścicielom gospodarstw, działek. Ale nie umiem Państwu dzisiaj powiedzieć, jaką pomoc, czy na jaką pomoc można liczyć oprócz preferencyjnych kredytów. Dlatego, że takiej informacji jeszcze nie mamy. Poza tym, jeśli pytamy o to, to odpowiedź jest taka. Pan wojewoda musi to wszystko na koniec roku oszacować, zliczyć. To pewnie zostanie zliczone w skali kraju. Jeżeli zostanie przez premiera podjęta jakaś decyzja, to my ją Państwu z przyjemnością jak najszybciej przekażemy. Na jaką pomoc będzie można liczyć? To jednak nie stanie się wcześniej niż, myślę, dopiero może pod koniec pierwszego kwartału. Trudno mi powiedzieć, z tych pytań, które zadajemy, taką otrzymujemy odpowiedź. Szanowni Państwo, dwa lata temu, też 30 grudnia, kiedy tutaj przed Wami stałam, mówiłam o trudnym roku z powodu suszy. A dzisiaj wszyscy zdajemy sobie sprawę, mówimy o trudnym roku z powodu podtopień, wody, ilości wody, która cały czas jeszcze zalega na naszych polach, na zagłębieniach, pełnych rowach. Tak wygląda rzeczywistość. I chyba był on o wiele trudniejszy, a myślę, że nawet nieporównywalnie w stosunku do wszystkich innych, które już przez 11 lat dane nam było analizować, oceniać, przeżywać i razem pracować. Szanowni Państwo, ale w tym wszystkim, co przeżywamy, są jakieś pozytywne również strony i efekty naszej pracy i o nich też chciałabym powiedzieć. Rok na pewno jest rekordowy pod względem otrzymanych dotacji i zrealizowanych inwestycji. Jakie pieniądze otrzymaliśmy jako gmina w 2021 roku? Na początku roku jako pierwsza dotacja 300 tysięcy złotych na wykonanie rewitalizacji Centrum Administracyjno-Kulturalnego Czarnocina. Zostało wykonane. Później, kiedy natychmiast złożyliśmy wniosek o szacowanie szkód, otrzymaliśmy, proszę Państwa, 2 miliony 900 tysięcy złotych na remonty i odbudowę dróg po wystąpieniu zdarzeń klęskowych. Dodatkowo wystąpiłam o jeszcze dodatkowe środki na realizację takich zadań i jeszcze dodatkowo otrzymaliśmy 655 404 zł na takie same zadania. 10 500 zł z Funduszu Dróg Dojazdowych do pól na wykonanie drogi w Zagajowie. Ponad 6 milionów złotych otrzymaliśmy z Polskiego Ładu na wykonanie ważnych zadań, tych, które są planowane na rok przyszły, a które wymieniła pani skarbnik. To jest przebudowa dróg gminnych na terenie całej gminy. Ponad 5 milionów złotych na to planujemy. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z przebudową przysiółka
Budziszowice ponad 700 tysięcy i budowa oświetlenia przy głównej ulicy od Urzędu Gminy do Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie ponad 300 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, otrzymaliśmy również 2 316 873 zł na zadania w zakresie kanalizacji i tu, jak Państwo wiedzą, starania czynimy, aby można było te pieniądze przeznaczyć na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni, a nawet montaż urządzeń, aby ten problem gospodarki ściekowej w gminie rozwiązać. Nie mamy jeszcze pozytywnej odpowiedzi z ministerstwa, bo tam skierowaliśmy nasze zapytania, w jaki sposób możemy to uczynić, żeby te pieniądze w pełni wykorzystać, pomóc oczywiście naszym gospodarstwom domowym. Otrzymaliśmy 111 690 zł w ramach programu Cyfrowa Gmina, złożony wniosek i proszę Państwa zapotrzebowanie, doposażenie i zmiana urządzeń w ramach komputeryzacji i cyfryzacji urzędu. I 500 tysięcy złotych nagrody, to co Państwu przedstawiałam teraz w grudniu. Proszę Państwa, to jest razem około 13 milionów złotych. To są ogromne pieniądze. Część z nich zostało już w tym roku wykorzystane, zrealizowane. Nie straciliśmy i nie oddaliśmy ani jednej pozyskanej złotówki. A na co? Już Państwu przedstawiam. Od początku roku 2021 wykonane zostały, ja tylko będę mówić o poważniejszych sprawach. Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Stradowie i Malżycach. Budowa siłowni zewnętrznej w Czarnocinie. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sokolinie, kompletny remont, wykonany ze środków własnych. Rewitalizacja Centrum Wsi Czarnocin. I teraz proszę Państwa, za również inwestycje o charakterze drogowym. Przebudowa drogi gminnej w Dębianach, Dębiany Soboszów, 270 metrów. Remont drogi Biegłów Dębiany 710, przebudowa drogi Opatkowiczki 510. To są drogi wykonane z własnych środków, bo nie wiedzieliśmy, czy otrzymamy jakieś środki na budowę dróg, a chcieliśmy również, proszę Państwa, w zakresie tej infrastruktury drogowej coś uczynić. A potem, proszę Państwa, miały miejsce zdarzenia, które jednocześnie powaliły nas i przysporzyły nam bardzo wielu trosk, problemów, bo chcę Państwu powiedzieć, że cały czas remonty dróg, posypywanie kruszywa, roboty ziemne, to tak naprawdę cały rok w tym nam upłynął. Od wczesnych miesięcy, tygodni wiosennych do listopada włącznie, a nawet na początku grudnia jeszcze roboty ziemne wykonywaliśmy. I to wszystko w międzyczasie się działo. A teraz inwestycje drogowe, które wykonaliśmy z otrzymanych środków. Remont dwóch odcinków dróg w Stradowie. 660 metrów. Przebudowa drogi Czarnocin-Koryto-Kamyszów. 1500 metrów. Remont drogi Kolosy-Gościniec. Blisko kilometr. Remont drogi Mykołajów-Zagajów. 420 metrów. Remont drogi Zagajów-Ziemblice. Ponad 200 metrów. Przebudowa drogi Kolosy-Koniec-Mosty. Blisko kilometr. Przebudowa drogi Mikołajów-Stropieszyn-Krzczonów. 200 metrów. Przebudowa drogi Cieszkowy-Swoszowice, blisko 700 metrów. Przebudowa drogi dojazdowej do Gruntów, 100 metrów w Zagajowie i remont mostu w ciągu drogi w Kolosach. To są inwestycje, które kończymy właśnie, proszę Państwa, w tych dniach. To jest razem blisko 7,5 kilometra solidnych dróg asfaltowych w tym roku na terenie gminy Czarnocin. To jest remont mostu, o którym już mówiłam. Nazywali go mieszkańcy Krzywy Most.
Już teraz nikt tak nie powie. Jak wygląda? Proszę sobie zobaczyć. Jest zdjęcie. Szanowni Państwo, to jest ogromny wysiłek w zakresie inwestycji. Oczywiście nie tylko takimi problemami żyliśmy, bo szereg spraw społecznych, sprowadzanie żywności ponad 21 ton i tak dalej, proszę Państwa, pomocy i cały czas współpracy z mieszkańcami, niesienie im pomocy, zwłaszcza po deszczach nawalnych, to jest ogromna odpowiedzialność, wymaga wielkiej wrażliwości i cały czas z zespołem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dział inwestycji. Zresztą, proszę Państwa, wszystkie referaty zaangażowane były w to i wszyscy pracownicy, żeby zadania i te o charakterze społecznym i te o charakterze inwestycyjnym wykonać w należyty sposób. Dlatego ja nie czekałam do nowego roku i do kwoty minimalnej zarobków. Załatwiłam to już w grudniu, żeby tak jak inni zostali uhonorowani podwyżkami, moi pracownicy również nimi zostali usatysfakcjonowani. Szanowni Państwo, za ten ciężki, trudny rok, ale również rok dający absolutnie widoczne efekty w realizacji inwestycji gminnych, pragnę Państwu bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję gorąco wszystkim Państwu radnym, panu przewodniczącemu i całej Radzie za kolejny trudny rok ciężkiej pracy, za zrozumienie, za mądre decyzje, za to wszystko, co udało nam się wspólnie zrobić i za zaufanie, jakim Państwo mnie obdarzacie. Dziękuję serdecznie Państwu sołtysom za współpracę w ciągu już 11 roku. Dziękuję serdecznie Panu Staroście, Pani Radnej, bo ze starostwem kończyliśmy jeszcze dwa zadania. Ścieżkę rowerową oraz zaopatrzenie, zakup środków w ramach walki z COVID-em. To też nasze wspólne działanie na początku roku. Dziękuję Państwu za współpracę. Szanowni Państwo, chciałabym również podziękować bardzo, choć nie są tu obecni wszyscy, wszystkim moim pracownikom urzędu, bo każdy z nich dołożył mniejszą lub większą cegiełkę swojej ciężkiej pracy, aby efekt tego był widoczny na koniec roku kalendarzowego. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom, a szczególnie obecnym tutaj pani skarbnik, dziękuję pani kierownik od inwestycji, dziękuję pani sekretarz. Dziękuję Państwu wszystkim za współpracę w ciągu całego roku. Na koniec chciałabym Państwu złożyć życzenia noworoczne. Świąteczne składałam i święta za nami. A na nowy rok, proszę Państwa, oby nie doświadczały nas takie zdarzenia, jakie miały miejsce w tym roku. Życzę wszystkim Państwu i naszym mieszkańcom za Waszym pośrednictwem przede wszystkim zdrowia, spokoju i poczucia bezpieczeństwa, bo ono jest nam bardzo potrzebne. Poczucie bezpieczeństwa dla każdego człowieka jest najważniejszym, proszę Państwa, jedną z najważniejszych potrzeb. Bezpieczeństwa w domu, w rodzinie, w gminie, w kraju i na świecie. A dzieje się dużo niepokojących zdarzeń. I żadne, nawet najlepsze reklamy radosne ich nie przykryją. Ja życzę Państwu zdrowia, spokoju, pokoju i poczucia bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za informację. Dziękuję ślicznie.
Proszę o zabranie głosu pana starostę. Proszę bardzo, pana starostę i panią radną. Szanowna pani wójt, szanowni radni, panie przewodniczący, drodzy sołtysi, zaproszeni goście, wszyscy uczestnicy dzisiejszej sesji Rady Gminy w Czarnocinie. Bardzo serdecznie dziękuję panie przewodniczący za zaproszenie nas tutaj na tą sesję, gdyż w jakiś sposób jesteśmy też waszymi reprezentantami jako radni, przede wszystkim jako radni powiatowi. Ja jeszcze oprócz tego, jak wiecie, piastuję swoją funkcję. Tym bardziej mi miło, że od czasu do czasu mogę tutaj z wami się spotkać, chociaż no, z częścią z was, może nawet z większością, mam możliwość spotkań częstszych na zasadzie różnych tematów w innych dziedzinach, bądź też spraw, które wspólnie realizujemy ze szczebla powiatowego. Z wielką satysfakcją słyszałem tutaj sprawozdania rocznego pani wójt o dokonaniach tej gminy, chociaż przecież tak jak i w biuletynie, jak i w innych możliwościach informatycznych wiem, w kontaktów osobistych wiem, że jaki zakres prac tu się realizuje, ile podejmuje różnych inicjatyw w celu zaspokojenia lokalnych potrzeb środowiskowych całej gminy. No dobrze, że tak gminie się udało takie znaczące pieniądze, to jest proszę państwa ogromne środki finansowe, tak jak na potrzeby naszej gminy, które na przestrzeni tego roku tutaj wpłynęły do gminy. Nie wszędzie tak jest, bo problem samorządów w kraju jest trudniejszy, wiecie państwo, bo tak generalnie, aby nie wchodzić w dziedzinę, która nie jest przedmiotem dla samorządów do analizy, to inne pole, to powiem tylko tak bardzo ogólnie, że to się tak dzieje, że samorządy mają ograniczone dochody w różnych dziedzinach, przede wszystkim subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej, ogranicza im się dochody, a potem następuje redystrybucja tych środków, tylko oczywiście redystrybucja następuje nie do wszystkich samorządów, tylko do tych, do których władza uważa za stosowne im pomóc. Natomiast nie ma harmonijnego możliwości to, aby można było rozwijać się w ramach zagwarantowanych konstytucyjnie dochodów samorządowych. Ale oceniając ten rok, dobrze, że gmina Czarnocin akurat jest w tej płaszczyźnie, że tych środków udaje się tyle pozyskiwać. Bo to przecież rozwój gminy, bo to przecież potrzeby naszego środowiska lokalnego. Ten rok jest trudno rzeczywiście oceniać. Trudno jest oceniać. Mieliśmy taki nietypowy, trudny rok, jeżeli chodzi szczególnie o tą pandemię. A tym bardziej chcę państwu powiedzieć, że ona dalej trwa i się rozwija. Ja nawet nie wiem, w którym momencie nastąpi i chyba nikt nie jest w stanie powiedzieć, w którym momencie nastąpi jakby kulminacja, prawda? Jakby epicentrum rozwoju tej pandemii. Ciągle wydaje się, że jest to wszystko przed nami. Ja nie będę mówił o szokujących danych, których mam związanych z tym, co się dzieje w szpitalach. My co prawda jako jedyny szpital w Kazimierzu, szpitalik można by powiedzieć, nie jesteśmy szpitalem covidowskim, ale praktycznie wszystkie oddziały w Proszowicach, wszystkie oddziały w Busku, wszystkie oddziały w Pińczowie są covidowskie. I tam te covidowskie oddziały są już napełnione. I teraz zwodzi się do nas pacjentów, którzy leżą i na korytarzach, i gdzie tylko można, wszystkie sale żeśmy na ten cel przeznaczyli w Kazimierzu, bo przywozi się od Proszowic do Włoszczowy, bo tamte szpitale po prostu w innych chorobach nie przyjmują. I teraz jak pani wójt mówiła o tym ładzie, który dostaje te środki finansowe, rozdział i ma być następna transza rozdziałowa tego nazwijmy to ładu polskiego, to tak się zastanawiamy, w którym dziedzinie wystąpić z pozyskaniem tych środków. I jest dylemat, czy iść na drogi, czy iść na rozwój szpitala. Bo wydaje się, że ta służba zdrowia też wymaga jakby doinwestowanej, a może do budowy, a może jeszcze i tak dalej. No stoimy przed tą dyskusją, jeszcze na razie nie ma tych nowych wniosków, ale jak będą, będziemy musieli zdecydować.
Na dzień dzisiejszy powiem Państwu tak, wczoraj nawet przypadek z mojego bliskiego otoczenia towarzyskiego, gdzie północy załatwiałem, aby udar dla żony mojego bliskiego kolegi załatwić jakikolwiek szpital, która dostała udaru. Nigdzie w województwie nie chcieli jej przyjąć. W końcu się udało z wielkim trudem na neurologię do Staszowa. Ale naprawdę wykorzystałem wszystkie możliwości, jakie miałem, więc dbajmy o to zdrowie i naprawdę ten czas, kiedy w tej chwili można by trafić do szpitala, to nie daj Boże. Tyle mogę w tej dziedzinie powiedzieć. Te kwestie klęskowe to są, proszę Państwa, tematem i moi drodzy, tych zmian klimatycznych. Nie ukrywajmy. Albo ogromne susze, albo ogromne huragany, nawałnice, które nas nawiedzają. Mieliśmy to. Tą datę pamiętam ze swoich osobistych przeżyć, 24 czerwiec, 31 lipiec, które naprawdę nam tutaj mocno w gminie i w całym powiecie dokuczyły. I te środki finansowe pozwalają jakby zaspokoić nasze potrzeby publiczne. Ale straty, które macie w gospodarstwie, one w żaden sposób nie są zrekompensowane. To tylko zwykła propaganda telewizyjna mówiąca o tym, że już rząd przeznacza na to tyle i tyle środków. Kto te pieniądze dostał? Nikt tych pieniędzy nie dostał, szczególnie w uprawach rolnych. Dzisiaj pani wójt mi mówi, że może to będzie w pierwszym kwartale. Może będzie, a może i nie będzie. A kwestia polega na tym, że widzimy, jakimi ogromnymi podwyżkami cen się borykamy. A szczególnie wiosna, ja się boję, czym rolnicy przystąpią do prac polowych wiosny, bo wiem, że są tacy, którzy nie mają żadnych zabezpieczeń, środki finansowe bardzo ograniczone, a trzeba przecież wyjść z ogromnym kapitałem finansowym, żeby móc produkcję rolną na cały rok rozwinąć. To jest ogromny problem, nie mówiąc o tych kwestiach bytowych, energetycznych, gazowych, nie chcę wchodzić w tą dziedzinę. I jeszcze jeden wątek, który moi drodzy chcę poruszyć, oświata. Słyszałem dzisiaj tutaj jakby w tych sprawozdaniach kwestii oświatowych, może tutaj ona w gminie ma mniejszą rolę i rangę. Niemniej jednak zdajmy sobie sprawę, że w bieżącym roku planuje się znaczące zmiany, jeżeli chodzi o oświat. Tutaj pani radna Beatka, nie wiem, czy chce na ten temat coś powiedzieć, żebym ja nie wchodził jakby w to pole. Niemniej jednak niewiadome, które mamy w budżetach, one wynikają z tego, że nie wiadomo, jak nam potoczą się sprawy oświatowe. Mówi się o nowych przedmiotach, mówi się o nie wiadomo, jak będzie kwestia podwyżek dla nauczycieli, jakie skutki to przyniesie i czy w ogóle dostaniemy na te podwyżki jakiekolwiek środki finansowe, czy nie będziemy musieli tylko z własnych środków to ponosić. Mówi się o zmianie pensum, o wielu innych dziedzinach, które w tej oświacie. A co najgorsze, to znowu jest ograniczenie roli samorządu, bo wybór dyrektorów szkół już my, jako pracodawcy w stosunku do tych dyrektorów, od nas ma podobno już niewiele zależeć albo prawie nic, że dyrektorzy zostaną przywiezieni nam gotowych już w teczkach personalnych. Więc nie wiadomo, czy to wejdzie, bo to ja mówię, to są projekty i Państwo słyszycie, na jakim etapie to jest. Ale w tym wypadku mamy w 2022 ogromne w tym dziedzinie zagrożenie. I na koniec. Moi drodzy, to naprawdę miło jest, kiedy się patrzy, kiedy się uśmiechamy do siebie, kiedy można sobie wzajemnie spojrzeć z takim szacunkiem. Z takim szacunkiem tutaj w naszym regionie, w naszym terenie, w naszej gminie patrzeć na siebie ze względu na to, że mamy wspólnotę celu. I tą wspólnota celu, która ona występuje, to zaczyna się już od stosunków pomiędzy pani wójt, w stosunku między nami, między wami, między środowiskami, między tym wszystkim, co realizujemy. Ja tutaj pani wójt pragnę bardzo serdecznie podziękować na pani ręce dla wszystkich pracowników za całą współpracę, którą w 2021 roku żeśmy mieli. Bardzo dziękuję radnym, sołtysom za doradę, za podpowiedź, za współpracę, za zrozumienie. Często przecież zgłaszacie do mnie wnioski, które nigdy potem się nie zrealizuje albo nie zrealizuje się tak, jak chcecie. Te problemy finansowe, które mamy, one nie pozwalają nam czasem zaspokajać te potrzeby. Niewieleśmy tu mogę z takich wyliczanek zrobić, jeżeli chodzi o powiat,
Myśmy tych środków niestety nie dostali, ani klęskowych, ani wszelkiego rodzaju innych, a więc borykamy się tylko własnymi pieniędzmi. Udało się wygospodarować kawałek drogi w Turnawcu i podjąć tam parę remontów. Może na przyszły rok władza łaskawszym okiem spojrzy na nasz, prawda, i na nasz powiat, to będę mógł bardziej się jakby tutaj czymś w tej dziedzinie pochwalić. Niemniej jednak za to wszystko, co nas tutaj w 2021 roku łączyło, serdecznie dziękuję. No i cóż, no nowy rok. Dbajcie o zdrowie przede wszystkim i dbajmy o zdrowie, bo mówiąc dbajcie, to tak człowiek najmniej dba o swoje. Więc dbajmy o zdrowie, bo trzeba to przetrwać. Może to się zmieni. Ja to tak sobie mówię na przestrzeni mojego żywota. Nigdy bym nie przypuszczał, że takie coś może dosięgnąć za mojej bytności tej ziemskiej, w tym rozwoju medycyny, w tych różnych szczepieniach, że możemy dosięgnąć takiego sytuacji, że na sali siedzimy pozamykani, prawda, maskami. No, takie czasy niestety nas dosięgły, ale to zdrowie jest rzeczą decydującą. Dużo radości, uśmiechu, satysfakcji z tego, co robicie i z dumy nawet z podjętych tutaj inicjatyw, te, które tu się udało w gminie zrealizować w środowisku. Mam nadzieję, że i także w perspektywie czasu i w powiecie. Dziękuję za współpracę. Proszę także o tą współpracę w nadchodzącym roku. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, dziękując za zaproszenie. Dziękuję panu starostowi za zabranie głosu. Pan starosta jak zwykle mówi pięknie, mówi dużo i ciężko dodać do tego i nie mam zamiaru dodawać, bo nie taka moja rola, ale chciałam króciutko zabrać głos. Szanowna pani wójt, szanowny panie przewodniczący, państwo radni, państwo sołtysi, szanowni państwo, przede wszystkim słuchając tego wszystkiego, co zaprezentowała pani wójt, a przecież jestem mieszkańcem tej gminy i wiem, co na gminie się dzieje i bezpośrednio te inwestycje i te przedsięwzięcia dotykają nas, mieszkańców, chciałam pogratulować pani wójt, pani przewodniczący, na ręce pani wójt tych wszystkich przedsięwzięć, inwestycji, że tak ogromne pieniądze, które gmina pozyskała, udało się wydać, tak jak pani wójt powiedziała, co do złotówki, że nie zostały one zmarnowane, bo to przecież są pieniądze zainwestowane dla dobra mieszkańców naszej gminy. Możemy być tylko z tego dumni. Gratuluję jeszcze raz wszystkim państwu, bo to na pewno ciężka praca wszystkich państwa. Szanowni państwo, dziękuję również za zaproszenie, panie przewodniczący, bo jeśli mamy tu okazję, możliwość pojawić się na sesji, mamy też możliwość wysłuchać państwa i często tak jest, że zgłaszacie państwo jakieś problemy, sprawy i tak jak pan starosta powiedział, w tym roku nie było aż tak dużo pieniędzy, żebyśmy mogli pochwalić się tutaj dzisiaj różnymi przedsięwzięciami, ale w miarę możliwości własnych środków staramy się te problemy, które państwo zgłaszacie, czy tutaj na sesji, czy do pana starosty, czy do mnie osobiście, staramy się państwu pomagać i niejednokrotnie udaje się załatwić te wszystkie bolączki i te sprawy. Ja tutaj króciutko się odniosę do sprawy oświaty, o czym pan starosta wspomniał. Rzeczywiście zmiany, które zapowiadane są dopiero na etapie projektowym. Te projekty zostały odrzucone w grudniu na komisjach, niemniej jednak wiem, że prace nadal trwają i jeżeli wejdą w życie te zmiany, będą to rzeczywiście bardzo duże zmiany, jeśli chodzi o oświatę. Począwszy od pensum godzin dla nauczycieli, z tym związane podwyżki dla nauczycieli i na razie nikt nie mówi, z jakich pieniążków będą zrekompensowane. Nie mówi się przy okazji tego, że podwyżki będą, że z budżetu państwa, że państwo, ministerstwo sfinansuje te podwyżki. Nie mamy na ten temat takich informacji. Boimy się i ta obawa, o której pan starosta tu wspomniał, to właśnie, żeby podwyżki, które zabrzmią i dostaną nauczyciele, nie zostały na barkach samorządów, bynajmniej w roku 2022, bo nie mamy wiedzy na ten temat, że
będą zwiększone subwencje. Nie ma na ten temat informacji, więc nie możemy powiedzieć, czy będzie tak, czy tak. I rzeczywiście szeroko idące zmiany. Jeśli one wejdą w życie, to na pewno będziecie Państwo dyskutować i na komisjach, i na sesji będziemy na ten temat rozmawiać. Nie chcę przedłużać, pragnę złożyć wszystkim Państwu z okazji zbliżającego się nowego roku najserdeczniejsze życzenia. I to, co pada, proszę Państwa, teraz najczęściej we wszystkich życzeniach, przede wszystkim zdrowia. Wszystko resztę możemy sobie albo kupić, albo załatwić, albo wypracować, natomiast zdrowie dla nas wszystkich jest najważniejsze. Więc życzę Państwu zdrowia, spokoju, bardzo wielu nowych przedsięwzięć, nowych inwestycji i aby one w tym roku 2022 udało się również zrealizować. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla Państwa i dla Państwa rodzin. Wszystkiego dobrego. Ponieważ tutaj we własnym gronie, to my tutaj sobie dziękujemy praktycznie co drugą sesję, jakby nie powiedzieć może na każdej, bo zawsze coś tam jest wykonane i każdy z czegoś się tam cieszy. Ja korzystając tutaj z obecności przedstawicieli powiatu, chciałbym również podziękować za pomoc, zwłaszcza w tych trudnych chwilach, które nas dotknęły w tym roku, jeżeli chodzi o klęski, że po prostu... Nie będę się tu rozgadywał, bo nie trzeba było się długo prosić o jakąś pomoc, żeby jej uzyskać. Zarówno czy to do pana starosty, czy to do pani radnej powiatowej, jeżeli chodziło o niejednokrotnie może błahą rzecz, wykopanie jakiegoś rowu kawałka, czy tam przeczyścić przepustu i tak dalej. Wszystko to bardzo szybko zostało, powiedzmy, zrobione.
I za to serdecznie dziękuję, bo czasami taka drobna rzecz, a my tutaj mamy do czynienia akurat Malżyce, Ciuślice, Michałowice, gdzie powiedzmy jest ten teren taki zalewowy, no czasami może uratować życie i za to serdecznie dziękuję. A ja chciałem się zapytać pani wójt, która ta droga będzie w Korycie robiona? Ale nie. No bo po nowym roku jakaś tam, która też przyznana do remontu. Przepraszam, o której drodze pan mówi, pani radny? No w tym roku już nie, niestety. Panie radny, w nowym roku mam nadzieję, albo tak jak powiedziałam, 2 lata mamy na realizację. A która by to była robiona? To jest w centrum wsi fragment drogi. Proszę? W centrum wsi. Aha, w centrum wsi, dobrze. No to dziękuję. Dziękuję bardzo. No i chciałem panu staroście podziękować za ten odcinek tam. Z Proszowice Czarnocin, ale prosiłbym o realizację tych zadań. No i dziękuję. Pani wójt, Wysoka Rado, młodzież ze wsi Miławczyce zwraca się do pani, do rady z prośbą o doposażenie tej remizy oświetlicy, która jest w Miławczycach. Proszę wierzyć, już dzięki pani część jest sprzętu zakupione, część sobie sami dokupili takie drobniejsze rzeczy. A teraz naprawdę młodzieży jest bardzo dużo u nas. Ja tu mam na piśmie podpisy wszystkich tych młodych ludzi, którzy chcą przychodzić, którzy chcą zajmować się czym innym, jak staniem po prostu pod budką z piwem. I tutaj może ja przeczytam to pismo i są tutaj podpisy. I co jeszcze? Młodzież naprawdę się angażuje. Proszę iść zobaczyć, ile jest narąbane drzewa koło świetlicy, koło remizy, którzy sami to robią i bez naszej po prostu starszej pomocy. Naprawdę warto by było zainwestować te parę złotych. I ja tu przeczytam to pismo. My niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o zakup przez wójta gminy w Czarnocinie telewizoru oraz PlayStation na rzecz remizy oświetlicy w Miławczycach. Z góry dziękujemy za rozpatrzenie prośby. I z mojej strony ja też mam taką prośbę, żeby pani załatwiła tę sprawę pozytywnie. Dziękuję. Mogę? Proszę bardzo. Panie radny, podobne pismo już otrzymaliśmy. Pani sekretarz niebawem odpowie oficjalnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu serdecznie. Są nawet podpisy. Proszę państwa, ale powiem w ten sposób, panie radny. Wielokrotnie informujemy państwa o bardzo licznych projektach i możliwościach pozyskania od kilku, co najmniej 3 i więcej tysięcy złotych na takie właśnie cele. Wystarczy prosty wniosek inicjatywy wiejskiej od nieformalnej grupy, od młodzieży, od koła gospodyń, od strażaków, które też funkcjonuje na terenie sołectwa Miławczyce. I za takie pieniądze można było już wielokrotnie doposażyć tę świetlicę. Miejscowość Miławczyce, ani strażacy, ani żadna inna organizacja, ani młodzież nie złożyli w ciągu ostatnich lat żadnego wniosku na doposażenie czy na jakiekolwiek wyposażenie remizy oświetlicy, tylko jedyny sposób pozyskiwania środków to jest pismo do wójta. Szanowni państwo, ja państwa informowałam, mogę podać wiele przykładów z zaangażowaniem państwa radnych, państwa sołtysów, gdzie poszczególne sołectwa pozyskały od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, że nie wiedzą niektórzy, co mają kupować już do swoich świetlic, bo te pieniądze otrzymają i mogą na ten cel przeznaczyć. Przypominam o tym, natomiast z Miławczyc
nigdy nie został złożony ani jeden wniosek w ciągu ostatnich lat. Proszę wybaczyć, panie radny, nie podeszłam do tego pisma z odpowiedzialnością natychmiastowego wykonania i zakupienia telewizora, bo przeanalizowaliśmy to w mniejszym gronie, również w urzędzie i doszliśmy do wniosku, że naprawdę były wielokrotnie możliwości w tym roku wykorzystania takich środków i doposażenia świetlicy. Natomiast na co idą środki, pan dobrze wie. Ja w tym roku ani ja osobiście, ani z państwa udziałem, czy też proszę państwa w jakimkolwiek innym gronie, nie doposażaliśmy żadnych świetlic. Wszystko co robimy to z udziałem środków zewnętrznych. Nikomu niczego nie kupujemy, ponieważ proszę państwa zarówno przez agencję, jak i przez inne możliwości, ogłaszam je państwu co drugą sesję co najmniej, są możliwości pozyskania takich środków i zakupu takiego drobnego sprzętu. Proszę wybaczyć, najłatwiej jest złożyć pismo do wójta, pod nim podpisać się na jednym spotkaniu i oczekiwać realizacji. Ale są inne drogi. Są inne drogi pozyskania środków na takie cele. Ja gorąco do nich zachęcam. A jeżeli państwo radni uznają, że to tak powinno być załatwione, w jaki sposób państwo się do nas zwracają, no to decyzja należy do państwa. Dziękuję bardzo. Mogę coś powiedzieć jeszcze? Pani wójt, dobrze, ja też rozumiem. Ja namawiałem do założenia i koła gospodyń. Po prostu nie zgodzili się do... Nie wiem, na ten temat nie mogę nic powiedzieć, dlatego że nie wyszło i trudno. Ale tu chodzi o młodzież. Ja tutaj widzę osoby, które się podpisały na tym wniosku i są też osoby pełnoletnie. Wystarczą 3 osoby pełnoletnie, które mogą z Funduszu Inicjatyw Lokalnych pozyskać takie pieniądze i nie muszą zakładać stowarzyszenia. Nie ma potrzeby. Mogą na taki sprzęt około nawet do 10 tysięcy pozyskać z Funduszu Inicjatyw Lokalnych 3 osoby pełnoletnie, które podpiszą wniosek, że kupią taki sprzęt i rozliczą faktury i tylko tyle tak naprawdę. Nie ma potrzeby zakładania żadnego stowarzyszenia i to już też było parokrotnie w tym roku takie wnioski były oferowane. Dziękuję, pani sekretarz. Ja odpiszę na piśmie. Odpiszę na piśmie do pana sołtysa z prośbą o przekazanie. Dobrze? Chciałem złożyć podziękowanie pani wójt, Wysokiej Radzie, no wszystkim tym, co się przyczynili do naszej jednej drogi. Serdeczne dzięki. Przyłączam się do podziękowań pana sołtysa. Panie przewodniczący, panie wójt, chciałem się spytać o tę drogę w Stropieszynie, czy będzie dalszy ciąg to w kierunku Mikołajowa, bo na tą chwilę nie jest przejezdna, a czy to będzie w ogóle przejezdne, czy na tym ino się stanie te 200 metrów, co tam zrobione. To powiem, że Krzczonów ma pociągnąć do Stropieszyna w własnym zakresie na swoim terenie. Panie sołtysie, oczywiście, że w dalszej części jest w planach realizacja tego, no ale nie już.
będziemy to realizować i o tym myślimy, o tym wiemy. Pan wie, że tam jest część drogi, która należy do gminy Opatowiec, a więc tego nie możemy robić. Natomiast w drugą stronę pójdziemy, ale wszystko powolutku. Będziemy to planować również. Dziękuję. Dziękuję pani wójt. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, szanowni państwo, zbliża się nowy rok. W nowym roku dla państwa rodzin, a za państwem pośrednictwem dla naszych mieszkańców przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju i spełnienia planów, które każdy tam gdzieś w sobie ma. Jeszcze raz, dużo zdrowia. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad dziękuję radnym, dziękuję pani wójt, dziękuję pani sekretarz, dziękuję zaproszonym gościom, dziękuję panu staroście, dziękuję pani radnej, dziękuję pani skarbnik, dziękuję paniom i panom sołtysom. Zamykam obrad. Na rok się... Na rok się...